drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. Jesteśmy właśnie w szafie i wybieramy suknię ślubną dla Angeliki. Właściwie nie mamy tutaj wyboru, bo kupiłam jej tylko jedną, która mi się najbardziej spodobała. Prezentuje się ona właśnie tak. Fryzurę też już jej zrobiłam piękną, zmieniłam. Bez welonu, bo fryzury z welonami były okropne. Także musimy się obejść bez welonu tym razem. Ale myślę, że Angelika i tak wygląda pięknie. Póki co Damiana wysłałam do pracy, bo ostatnio stracił niestety swoją posadę. Dlatego chciałabym, myślę, że dostanie awans i wróci tak wcześniej. Ale w każdym razie wieczorem zrobimy ślub. I tak, to by było. Bo akurat Angelika będzie się wolna, naprawdę ciężko mi było ich razem zgrać, żeby obydwoje mieli wolne. A urlopów mają niestety mało, a Angelika tylko jeden dzień, a Damian dwa, więc nie chciałam tego wykorzystywać znowu. Także postanowiłam, że jak Damian wróci z pracy, wtedy zrobimy wesele. W końcu wieczorem też może być, a nie trwało ono znowu tak długo, prawda? Tak, mamy lato, zmieniłam lato oczywiście i w domku się troszkę pozmieniło. Miałam bardzo dużo problemów z tym domem. Kto tu idzie? Lokadia, dobra. Miałam bardzo dużo problemów z tym domem, dlatego też wiele się nie zmieniło, musiałam go od nowa meblować. Także łazienkę zrobiłam tak samą, w kuchni się chyba zmieniły meble, też nie jestem pewna. W każdym razie pojawiło się dużo takich szpargałów, dodatków, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Tutaj mamy, nie wiem czy ta szafa chyba była wcześniej, tylko ją przestawiłam w bok. Tutaj pojawia się półeczka, jakieś inne takie duperelki. Raczej tutaj się też nic nie zmieniło, tylko chyba dodałam dywan inny. Ta półka z tej ściany przeszła na tą. No chyba nic się tu nie zmieniło, tu się jeszcze pojawiła taka półścianka. Na górze dorobiłam takie tutaj mebelki i dałam zasłony, na razie tylko tyle. A tutaj się nic nie zmieniało, tylko w sypialni Damiana i Angeliki zaszły zmiany. Wyglądało teraz tak. Łóżko zostało to samo, dokonałam tylko niektóre meble, tutaj się pojawiła taka jakby stolik. Aha, no jeszcze teraz. Robiłam kontent teraz, żeby to śmieli i teraz mi to strasznie nie zrobię, bo Angelika cały wieczór może jeść. I nie wiem, ma nie zgubi, bo to nawet nie tylko ciągle tutaj przy mnie, więc jakie zdanie się zrobiło, jak przesunięcie. Jest tu stół, Boże, już myślałam, że nie zrobiłam stoików. Podejdź tu, Damianie. Gdzie są goście? Jeszcze nie przyjdą. Przyjdą, bo nas lubią. Idą. Och, idzie cała rodzina. Super. Tu jesteśmy. Tu jesteśmy. Już chcą wnosić toast. Dobra, najpierw zrobimy ślub. A potem będziemy. Thank you.
to uczucie. Tak, Damian, tak. On wstać i wnosi się do toaster. Nie idziecie jeść. Założę się, że Angelika idzie jeść na taras. Bo przecież tam miała stoły, tu ma stół. Ale nie, proszę, tylko spójrzcie. Damian zresztą też nie lepszy. Świetnie. Po prostu uwielbiam imprezy w Simsach, tu się zawsze wszystko udaje. I niech on nie zainteresował się naszym ślubem. I tak, usiądźcie osobno, to takie romantyczne. Mieć szczeniaczka. To dostaniesz szczeniaczka od Malwiny. O, goście przynajmniej tu siedzą. O. Fajnie. Może byś trochę porozmawiał ze swoim teściem, bo wy tam się bardzo nie lubiliście. Witaj w rodzinie, Angeliko. Moja teściu. To w ogóle może zniknąć? Tak się zastanawiam. O, zniknęło, patrzcie. A, udało się. Jeszcze będziemy przyjaciółmi. Przekonałeś się do mnie, prawda? Nie jestem taki zły, jak ci się wydawało. Pewnie, że nie. Damian wyszedł na ludzi. Dobra, trzeba tutaj rozruszać tych ludzi. Co się stało? Amelka? Anielka znaczy się. Czemu ona płacze? Czemu ona płacze i jest taka zła? Obraziła się na mnie, bo co? Okej, nie ogarniam. Co się stało? Świetna zabawa. Nie ma tu nic o tym, że moja młodsza siostryczka miała ze sobą jakiś problem. No cóż. Wiesz, że troszeczkę śmierdzisz i może by się najpierw załatwił. Nie żeby coś. Tobie też jest siku. Ale jedz sobie, jedz na razie. No i proszę, zepsuj się kiwel. Tak, na dobry koniec wesela. Bo czemu nie? Gdzie jest ta pani? Co tu chodzi? Pewnie rano dopiero przyjdzie nasza... nasza ta... właścicielka, od której wynajmujemy.
Tyle płacimy, więc ona musi nam naprawić. I cóż, trzeba się odprężyć. I odpowiednio zakończyć ten dzień. Niebawem przyjdzie czas również na dziecko. Aczkolwiek na razie chciałabym zająć się ich karierami. Żeby mieli z czego utrzymać to dziecko. Co tu się dzieje? No dobra. Ale powyginało ich? Okej. No dobra, to było na dzisiaj tyle w takim razie. Udało się jakoś zrobić ten ślub. No nie wyszło jak zwykle, tak jak chciałam, ale cóż. Nic już nie poradzę, że tak to jest w Simsach. Dobra, na dzisiaj byłoby tyle i usłyszymy się w kolejnym odcinku. Jeszcze nie wiem, czy to będzie podróż poślubna, czy nie. Ale zobaczę, jak mi się uda wyrobić. Także do usłyszenia, pa, pa.